Halo, halo, cześć, siemano, z tej strony Domek i witam was w kolejnym odcinku z FS22 na serii Od Farmera do Menedżera. Przed nami znajduje się piękny, zielony kombajn klasa, a dokładnie model Class Tucano 580, który został do mnie przywieziony na testy. Co prawda na ostatnie pole, szkoda, że nie na to, ale jest na testy kombajn. I powiem wam, co jak co, ale muszę przyznać, że ten Class Tucano prawdopodobnie wygrałby cały mod contest, czegoś tak się to nazywa, jeżeli brałby w nim udział, ponieważ poziom, na którym jest on wykonany, jest naprawdę bardzo wysoki i szczerze mówiąc, no ja bym nawet ryzykował tutaj powiedzieć, że jest lepiej wykonany niż w przypadku DLC klasa do FSA 19, bo naprawdę jest przepiękny ten klas, naprawdę jest tak śliczny, że no nie wiem, no po prostu nie da się tego według mnie określić. Jak na moda jest tak piękny, że to szok. No ale w sumie z roku na rok na mod chyba wychodzą coraz lepsze mody. Więc w sumie nic dziwnego. Dzisiaj będziemy właśnie kosili sobie ten rzepak tutaj. I również sprzedamy jajka, ponieważ mam, jak widzicie, minus 4500. Więc możemy sobie od razu wskoczyć do New Hollanda i załadować, w zasadzie zabrać sobie tą paletę. Dobra, bierzemy sobie tą paletę. Widzę, że mi się kierownica zepsuła. Czekajcie, szybkie podłączenie, tak, to było chyba na którymś odcinku. Szybka kalibracja kierownicy. O, już się skalibrowała. Bo włącza się najmocniejszy port feedback czasami, nie wiem czemu. Tak po prostu od nowa kalibruje i tak to potem wygląda, dobra. Ogólnie musimy przejechać sobie na skup. Ten, tu idzie w górę, ale nie chce mi się już czekać, bo jest ostatni dzień na koszenie rzepaku chyba. Więc pojedziemy sobie po prostu tam. Jest tak późno, godzina 18:45, właśnie z tego powodu, że czekałem, aż mi się zrobi, proszę ja was, cena na jaja, bo po prostu bardzo chciałem już je sprzedać i nie zwlekać z tym, bo o Jezu, prawie we mnie wjechał. Nie chciałem z tym już zwlekać z powodu tego, że jak widzicie, no pieniędzy nie mam za dużo i pasowałoby to wszystko posprzedawać i pasowałoby po prostu już iść do przodu, że tak powiem, wrócić na plus z tymi pieniędzmi, więc stwierdziłem właśnie, że sprzedam jakieś brudwane, jest tyk do kosza. Ogólnie powiem wam, jestem mega zaskoczony miło, ponieważ no New Holland z tymi obciążnikami naprawdę widać, że to coś daje, bo w ogóle praktycznie nie podniosło go, ani zupełnie mu to nic nie zrobiło, że wziąłem sobie paletę, która ma 1400 litrów, więc więcej niż łyżka. No ale wiadomo, 1400 litrów jajek nie będzie ważyło tak dużo jak 1400 litrów złożmy kamieni, więc to też sobie tak trochę nie za dobre porównanie. Ale nie podniosło go w ogóle, bez żadnego problemu, totalnie nic, nawet tego nie poczuł, bym powiedział, więc bardzo dobrze. Teraz nie wiem, jak tu jechać, chyba tutaj. Tak, tutaj właśnie wjechałem sobie ładnie na lewy pas. Musimy się przestać. No to sobie mogę jeszcze dalej pojechać. Ale dobra, pojedziemy tędy. Chociaż w sumie, czy ja dobrze zrobiłem. No nie za bardzo. A nie, dobra, da się tam przejechać. To pojedziemy tamtędy i pojedziemy sobie wtedy na. Jak to się nazywa? Czy mam światło? Masz to, mam już. Pojedziemy sobie przez pola. Tutaj ładnie bariereczka. Widać, że to francuskie tereny. Bo właśnie we Francji takie są właśnie miasteczka, takie uliczki, czy on? Nie, dobra. Coś się dzieje, czasami widzę znowu z hamulcem. Nie wiem, czy to jest wina tego, że znowu wariuje sensor, czy wina czego. Ale niestety coś wariuje. Może to po prostu wina martwej strefy, bo zmieniłem martwą strefę w FS-ie i coś takiego się zaczęło dziać. Więc nie wiadomo w sumie, czego to jest wina. Dobra, tutaj jest ten przejazd, o którym mówiłem. Przez tory i tam dalej. Prosto. Ładnie brzmi ten New Holland, szczerze mówiąc. Pociągu nie ma, pociągi są trochę mapy, więc można jechać, nie wiem, w sumie po prostu nawet patrzyłem. To pole ogólnie, to teraz mamy tutaj po lewej stronie. Bardzo przypomina mi to pole w FS-ie 19, takiej zagranicznej mapie, zagranicznej, obydwie są zagraniczne, na tej niemieckiej, co ty gadasz chłopie? Na tej mapie amerykańskiej, jest takie pole, jak się jechało ze sklepu w prawo, przez tory, potem w prawo i to chyba było pierwsze pole, dosłownie po lewej stronie, na takiej ogromnej skarpie. To właśnie przypomina mi to pole. Jak ktoś grał, to wie, o co chodzi. Przypomina mi to właśnie to pole, więc no taki bym powiedział, może to jest specjalnie tak zrobione, może to jest totalnie przypadkowo wygenerowane, nie wiem. Ale jeżeli to jest celowo,
fajny smaczek, jeżeli nie, to, to nie. Może to ma przypominać właśnie to pole, może to nie ma przypominać tego pola. Nie mam pojęcia, mam być szczery. Ale przypomina mi osobiście. Możecie, ja musiałbym wam je pewnie pokazać dużo bardziej, ale... Ale myślę, że dużo osób, które grało w FSA 19, które powiedziało, że właśnie mi to przypomina. Ogólnie nie wiem, gdzie tu jest zwiast. Nigdy tu nie byłem, w sumie na tej mapie praktycznie nigdy nie byłem. Nigdzie, więc... Aha, tu jest kub. Czekaj, tutaj z jajkami to się sprzedają? Sprzedadzą? Raczej nie, chociaż kto wie. No właśnie, jaja nie jest tu przyjmowane. A tutaj będą jajka, dobra. Tutaj będą jajka. O, leci, leci sobie pieniążek. Zobaczymy, ile zarobimy w sumie za to. Podejrzewam, że około 2,5 tysiąca może. Max, bym powiedział. No, max 2,5 tysiąca. 2700. No to i tak nie jest najgorzej, szczerze mówiąc. O, tutaj ładne BMW ktoś postawił. O, tutaj dość dużo BMW stoi, widzę. Wrócimy sobie tędy. I tyle. Ogólnie powiem wam, jestem zadowolony, że kupiłem tego New Hollanda, bo... Aha, w sumie zawrócimy, pojedziemy sobie normalnie. Jestem zadowolony, że kupiłem tego New Hollanda z powodu tego, że jest to, no teraz najszybszy ciągnik na gospodarce, jaki posiadam. No a jak wiecie, na mapach w FS-ie czasami, jak się jeździ właśnie na takie skupy, no to ważne jest to właśnie, żeby przemieszczać się szybko. Mogę jechać w sumie pick-upem to wywieźć, ale mówię, nie będę jechał pick-upem, bo jeszcze gdzieś się wywalę, jak to z moim szczęściem bywa, z moimi umiejętnościami kierowania pick-upami. No i będę musiał jechać wtedy ciągnikiem drugi raz tylko po to, żeby to podnieść i... No i sprzedać. Więc mówię, nie. O, tutaj nie działa przełącznik od kierunkowskazów, ale lipa. W tych słabych ciągnikach działa, a tutaj tak jakoś, nie wiem, z tych starszych, o. A tutaj nie działa. Więc jestem naprawdę zadowolony z tego New Hollanda. Fajnie, że go kupiłem. No, mógłby być może trochę mocniejszy. Tak bardziej już pod te 200 koni, no ale w sumie to jest te szóstka, więc... W Ralu też tylko nie ma. Ogólnie może kupię sobie klasa. Zobaczymy, jeżeli kupię kombajn klasa, pewnie kupię ten, który jest na testy. No to tylko oczywiście on kosztuje bardzo dużo, więc jeżeli go kupię, to będzie naprawdę w dość dalekiej przyszłości. Ale jeżeli kupię kombajn klasa, co jest bardzo prawdopodobne, to bardzo możliwe jest również to, że kupię sobie ciągnik klasa Ariona 205 koni, najmocniejszego. I kupię do niego też od razu Tura klasa, więc wtedy zostałby ten zestaw, który w tym momencie mamy, zastąpiony właśnie tamtym. I według mnie byłoby to też całkiem, całkiem fajne. Gdzie tu się jechało? Tutaj? A nie, wiem gdzie ten dojedziemy. Dobra. Wiem gdzie ten dojedziemy. Powiem wam, to jest masakra, jak się jest na nowej mapie, której się w ogóle nie zna. A to jakiś fajny ten. A to pewnie będą tutaj te znajdźki się pewnie będą pokazywały. Bo tutaj są też znajdźki. W sumie mógłbym się zainteresować tymi znajdźkami, tak trochę szczerze mówiąc. Więc może w sumie warto będzie się nimi zająć troszkę w jakimś tam odcinku. Bo wydaje mi się, że no trochę mogłoby ich sobie być, tak szczerze mówiąc. Ogólnie nie wiem, jak będzie wyglądał tutaj sezon zimowy. Może będą odcinki z niego, może nie będą z niego odcinki. Zobaczymy w sumie. Bo... No ja nie mam ani krów, ani kur, znaczy kurki mam, tylko te kury to wiecie ile same dają jaj, widzicie w tym momencie. Trochę to potrwało, zanim była ta jedna paleta, a ja na przykład gramy tam na Encriku, to już w ogóle zajmuje masakrycznie się długo, żeby w ogóle ta jedna paleta się zrobiła, to chyba 3 albo 4 dni trzeba czekać. A tu nie pamiętam ile czekałem, więc to i tak długo jest. A w ogóle kupię sobie jeszcze Karchera. To ma? Nie. Tylko jak w Duma, te dźwięk. Fajne dobijania, dobra. Postawimy sobie go tu. Gasimy, wyprostujemy kierę, mniej więcej. Kupiłem sobie Karchera, żeby sobie ładnie umyć na przykład latarnię, więc jestem bardzo zadowolony z niego. Jaja są, robią się, bardzo ładnie mi się to podoba, więc mi to pasuje. Ogólnie nie wiem, kiedy będzie prasowanie w sumie. Nie wiem, czy nie zrobię może prasowania poza odcinkiem i potem zbierania, chociaż zbieranie w sumie było, a prasowanie... Prasowanie nie wiem, czy w sumie było. Tak szczerze, czekajcie, gdzie by sobie go tu postawić. Albo dobra, wiecie, o, postawimy sobie go tutaj tak bardziej z boku, ten wózek. Ogólnie bardzo ładny wózeczek, mega mi się podoba. Mega mi się podobał wózek, więc mega propsy za ten wózek, szczerze mówiąc. Podjedziemy sobie teraz tutaj. Tak, bardzo ładne ma dźwięki ten klas ogólnie, mam być cztery, mega ładne dźwięki. Jestem naprawdę bardzo, że tak powiem, miło zaskoczony, bo no właśnie kombajn klasa mi się podobał. To ogólnie od w sumie dłuższego czasu. A
Ten Tucano ma naprawdę świetne dźwięki i naprawdę mi się to podoba. Tylko ma mega duży zbiornik też. On ma 4 pozycje światła? Tak. Trzecie. Aha, a bo ma na róże. Dobra, okej, okay, rozumiem. Czyli to jest normalnie tył. A tutaj nie ma żadnego tego. No okej, okay, dobra. I na czwórce niestety nie ma nic przypisanego pod ten, pod... na czwórce ani na jednym klawiszu nie ma nic niestety przypisanego pod lampę do rury, że tak powiem, pod światełko, bo ona zapali sobie na przykład o, tylko te światła, żeby było troszkę lepiej doświetlone. I tyle. Ogólnie powiem wam szczerze, pierwsze takie wrażenie skoczenia tym kombajnem, można powiedzieć kombajn jak kombajn, ale naprawdę przyjemnie się nim kosi, szczerze mówiąc. Troszkę inaczej jest niż tamtym, mi się wydaje. Szkoda, że nie ma tak jak w tym, jak ktoś grał w FSA 13, to jeszcze pamiętam te dobre czasy, był chyba z Namotabie, to nawet chyba był ten, ta paczka tych leksjonów, które miały w headerze właśnie te kamery i normalnie na tych kamerach można było sobie grać, w sensie otwierał się taki panelik pod pod tym, nazwijmy to hudem, który teraz jest w prawym górnym rogu i otwierała się właśnie kamera i było fajnie widać, jak się blisko jedzie tego, jak się jedzie blisko, że tak powiem, uprawy, lub czy jedzie się równo z linią, czy jedzie się nie równo z linią, czy się wystaje, czy się zbiera całym headerem, czy ile tam, wiecie, opuszcza. To było mega fajnie widać i szczerze mówiąc szkoda, że tego już nie ma. Tylko że teraz według mnie mogliby to trochę przerobić. Wiem, że to by pewnie było dość dużo przerabiania, ale na pewno by ogarnęli, żeby było na monitorze. Według mnie powinien być jakiś monitorek fajny gdzieś po prostu dany w kabinie. O, czy tu są przełączniki działają? Nie, tu przełączniki nie działają od awaryjnych, ani od niczego. Szkoda. Za nami jest ładny zbiornik. Zbiornik jest akurat mega duży. No 11 tysięcy litrów to jest mega duży zbiornik, nie oszukujmy się. Więc no tutaj nie ma, kurde, że tak powiem, zmiłuj się. Tutaj jest naprawdę ogromny zbiornik i tutaj przydałaby się naprawdę ogromna przyczepa do tego, tak szczerze. No bo mówię, no ten zbiornik jest półtorej przyczepy naszej praktycznie. Czy tutaj, co teraz tutaj mamy, nie? Półtorej przyczepy praktycznie można zasypać na jednym zbiorniku, więc trochę to jest. Więc dużo, nie powiem, że nie. No ale oczywiste jest raczej to, że jak się ma taki kombajn, no to chyba się nie będzie jeździło z taką malutką przyczepką, mi się wydaje przynajmniej. Albo że będzie się jeździło z dwoma przyczepami, żeby to, wiecie, jakkolwiek było. Ja bym sobie wtedy zrobił zestaw. O, tu kamienie są, Jezus Maria, header chyba jest rozwalony już, nie? Do naprawy. Ja bym sobie zrobił bardzo chętnie taki zestaw dwóch przyczep właśnie, żeby były po prostu, wiecie, spięte. Zwykłe przyczepy, tak jak są Rudolfy na przykład. I zestaw takich przyczep, tak samo jak na Elm Creek, bardzo mi się to podoba, coś takiego. I bardzo chętnie bym sobie z czymś takim jeździł. Ale czy tak zrobię tutaj? Tego nie wiem. Bardzo możliwe, że będę używał innych przyczep, lub bardzo możliwe, że będzie po prostu jakaś tandemka, bo myślę właśnie nad przyczepą tandemową, na przykład Fortuny, albo jakiejś tam właśnie oryginalnej tandema. Może klas tandem, nie wiem. Jakby był cały zestaw klasa, no to fajnie byłoby w sumie może kupić klas tandema. W sensie tam przyczepę klasa, ona ma 22,5 tysiąca litrów, do niej wchodzi. No właśnie, tylko że no chociaż w sumie nie, 22,5 tysiąca to są dwa zbiorniki tego klasa. To wiecie co, w sumie ono było nawet ok, mi się wydaje, tak szczerze. Bo dwa zbiorniki klasa to w sumie dość dobry wynik, mi się wydaje, żeby był na jego zbiornik, więc w sumie może to przejść, że tak powiem. Możecie w sumie napisać, co myślicie, jaki, czy powinienem tak zrobić, czy powinienem wybrać raczej przyczepę, że tak powiem, zwykłą, że tak powiem, taką łamaną, z dyszlem, z dwuosiową, czy lepiej tandem, cały zestaw klasa, czy jak. No ale zanim dojdę do w ogóle jakiegokolwiek klasa, lub jakichkolwiek zakupów nowych, no chyba, że będzie używany, to też kupię. Ale zanim dojdę do jakichkolwiek nowych zakupów, to podejrzewam, że minie jeszcze z dobre kilkanaście odcinków tej serii, bo jak na chwilę obecną trzeba po prostu próbować się dorobić z tego, co mamy. No, powiem wam, żebym sobie zmienił taki komend na takiego klasa, jak tutaj mam, to już bym był naprawdę dość szczęśliwy, bo no, ładnie bierze. Ładnie bierze, a tutaj mi nawet ten klas pasuje, tak szczerze mówiąc, tak wyglądowo bardzo fajnie się wpasowuje w tą serię, mi się wydaje. Więc, o, w ogóle to jest lampa w tym, jak się cofa, to jest lampa w widzicie tutaj? Chyba jest tak po prostu światełko zrobione, nie tak, że to się ma zapalać, mi się wydaje, bo to tak z tyłu nie ma przypisany, chyba, że to przy rurze? Nie wiem.
Zapala się światełko w zbiorniku w każdym razie, jak się cofa. Może tak ma być, może tak nie ma być, nie wiem, nie mam pojęcia. Trochę dziwne. Chociaż z drugiej strony, jak się cofa, to w sumie mógłby się, może, mogłoby się podświetlać, nie? Góra, żeby było widać bardziej górę czy coś, nie wiem. Ale to może mi się tylko wydaje. Chociaż tutaj w sumie na górze jest kamera, to może... Wiesz, nie. No po co to jest? Nie mam pojęcia. Tak szczerze mówiąc. Jak ktoś wie, po co jest taka lampa, czy tak ma być, czy tak ma nie być, to piszcie w komentarzach. Chętnie się dowiem, czemu coś takiego tutaj wymyślono. Bo w sumie aż się teraz zaciekawiłem tym, czemu tam jest taka lampka zrobiona. Mi się wydaje, że to jest tam na... To jest tam specjalne dane, ale czy mam rację? Nie wiem. Nie wiem i pewnie się nie dowiem w najbliższym czasie. Tym bardziej, że ten odcinek pewnie wyjdzie za jakieś 2 tygodnie. Więc mniej więcej tydzień do 2 tygodni mam opóźnienie z filmami. Bo no wiecie, no 3 odcinki tygodniowo to i tak jest dla mnie czasami dużo. Tym bardziej, że ja osobiście wolę streamować niż nagrywać odcinki. Więc to też troszkę inaczej, tak powiem, dla mnie jest. I też troszkę... Ja raczej wolę iść w streamy, a odcinki to właśnie tylko jako taki dodatek, chociaż jakbym robił daily, to byłoby dużo inaczej. Wolałbym robić więcej odcinków niż streamów, ale streamuje mi się po prostu lepiej. Wygodniej mi jest streamować, nie oszukujmy się. Każdy wie, że jeżeli ktoś lubi taką akcję typu, że po prostu siedzisz sobie na przykład i gadasz z widzami, no to będzie wolał streaming niż nagrywanie, bo nagrywanie to siadasz, musisz siąść, musisz to wszystko tak skompaktować, musisz mieć jakiś pomysł zawsze na formę tego odcinka, a stream to tak, robisz co chcesz w zasadzie, nie? Więc to też jest troszkę inaczej. Przejdziemy sobie na ten koniec pola teraz. No i teraz mamy 56% u zbiornika, więc no byłoby tak z 80% w naszym dojczwarze. Więc już widać się dużo ładniej pod tym względem. I w sumie od razu będę mógł chyba wysypać do silosu sobie bezpośrednio, bo nie ma co sypać na przyczepę specjalnie. Postawiłem przyczepę, bo tak myślę, a jakby jednak było więcej, to w sumie sobie nasypię i sobie odjadę po prostu z tym. No ale jak widać, Plas daje sobie świetnie rady i jego zbiornik też jest po prostu wyśmienity pod tym względem, więc bezproblemowo mieści całe takie jedno pole rzepaku. A powiem wam tylko, że w tym farmingu rzepak nie jest najbardziej opłacalną przyprawą i już wam powiem tyle, że soja jest dużo bardziej opłacalna od rzepaku, więc bardzo możliwe, że będę szedł w soję może, ale to nie w następnym sezonie, myślę tylko dopiero tak za sezon do dwóch, albo w sumie bardziej dwóch do trzech bardziej bym powiedział. A w przyszłym sezonie może pójdziemy sobie w jakiś owiec albo coś tego typu. Więc zobaczymy jak to pójdzie. Zobaczymy jak to pójdzie i mam nadzieję, że będzie fajnie. I wydaje mi się, że powinny na tym sobie zacząć grać poza odcinkami, tak bardziej na streamach też, bo czasami tutaj po prostu, że tak powiem, wręcz przytłacza mnie poziom pracy, który jest, a chcę wszystko zrobić jak najlepiej, żeby nie było po prostu non-stop nudy, że z odcinka na odcinek robię cały czas tą samą maszyną, nie zmienia się zupełnie nic. Wiecie jak to wygląda. Ogólnie na tej serii wydaje mi się, że fajnie byłoby pójść w takie rzeczy właśnie jak jakieś produkcje, typu produkcja ubrań, czy produkcja desek nawet, czy znaczy mebli, no desek w sumie też, deski, meble, bo pierwsze produkujecie deski, a potem produkujecie meble z tego i potem sprzedajecie meble albo po prostu deski. Więc wydaje mi się, że fajnie byłoby coś takiego tutaj pójść. No ale w sumie decyzja należy też troszkę do was, mi się wydaje. A druga połowa decyzji należy do mnie, bo chcę po prostu sobie jak najbardziej na tej serii, że tak powiem, pobawić tym farmingiem. Więc kto wie co tutaj zrobimy, zobaczymy. Nie jest nic powiedziane, że zrobimy tak albo nie zrobimy tak. I nie jest powiedziane lub nie powiedziane, że nie będę robił takich rzeczy, że tak powiem, których raczej bym nie robił normalnie w farmingu. Czyli nie wiem jakie, powiedzmy na przykład świnki. Chociaż świnki raczej robiłem, najmniej robiłem krowy, w sensie powiem szczerze. Zawsze mi się wydawało, że przy tych krowach jest tak dużo roboty, że po prostu mi się nie chciało ich robić, ale teraz po prostu zacząłem się bawić w te krowy i szczerze mówiąc podoba mi się, bo zawsze jest to jakaś odskocznia. Ale też teraz trzeba patrzeć na to, że jest dużo więcej właśnie tych upraw pod względem tego, znaczy upraw. Upraw jest tyle samo, tylko jest dużo więcej, jak to się nazywa, dużo więcej roboty, bo jest wałowanie i tym podobne. Więc to na pewno będzie trochę schodziło, więc nie wiem jak to będziemy robili. Dobra, w każdym razie mamy skoszone, jak widzicie teraz. Nawet szybko też się z to poszło. Czekaj, złożymy sobie tutaj kombajn.
czy cofnę tak, żeby nie uszkodzić tutaj nic, żeby nie, nie żeby, żeby dosiągnąć rurą i żeby nic nie przywalić. Już przywalę? O, nie ma tekstury, ale przywaliłem w silos. Znaczy tekstury, kolizji. Słuchajcie, sprawdźmy, czy ma rura kolizję. Ma kolizję, okej. Okay. To dobrze. Dobra, w takim razie niech się sypie. 20 tysięcy litrów rzepaku i wejdzie jeszcze no przynajmniej 6, no to dość ładnie, nie powiem, że nie. Jęczmień i pszenica. No, no i dobra. W takim razie tyle, to w takim razie git. I tym akcentem, tym z drugiej strony, tym akcentem będę się z wami żegnał, sypiącym się jak rzepak. Do kraty tutaj zbożowej, w której jest pszenica? Chyba pszenica. Ale w ogóle coś dziwnego, nie? Patrzcie, tutaj wygląda by było mega wysoko, jak się tak dzieje, to jest no dosłownie tylko kratka i nic więcej. Od razu jest zboże, mega dziwne. Także cóż, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. 20 minut mamy odbębnione, więc jest gitara. Więc widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, do następnego i strzała.